Żeby się przyjemniej tutaj wygodnie. O cholera, ty, horda idzie. Nie chcę jej. No idzie, no przysięgam, no idzie, no. Dzień dobry, siemandero, z tej strony Borsuk i Pietras. Siema, Pietras. Dzień doberek. A my znów walczymy o życie na Darknessie. Słuchajcie, update. Mamy bronię typu coil, dlatego że na ostatnim streamie na Twitchu, dlatego zachęcam, żebyście followowali nas na Twitchu. Pietrasek streaming, Pietrasek podłoga streaming na Twitchu, link będzie w opisie i Bizancy Borsuk na Twitchu, bo tam właśnie sobie robiliśmy streama i po prawie 8 godzinach udało nam się dostać to, czego żeśmy nie mogli dostać przez całą grę, czyli spawarkę. Welding torcha, czyli spawarka. I zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam już coil gun i powiem wam szczerze, mamy dwa coil guny. Mamy taki o karabin i tego. Ale ja nam będę robił ci jeszcze dzisiaj, w tym odcinku prawdopodobnie, coil sniper. I która jest, z tego co wiem, jedną z lepszych broni. No więc będziemy działać. A teraz jedziemy, słuchajcie, w poszukiwaniu miejsca na bazę. Pozycznie. Bazę hordową. Pietras, to co ty chcesz... Tu gdzieś chciałbym na górze? Robić tu, ale tylko, że tu mamy kopalnię blisko, trochę jest do dupy. W związku z tym. A powiedz ty mi, a gdybyśmy w prawiczkę pojechali, zobacz tutaj tak. Prawiczkę, gdzie ty jesteś? Patrz, lewiczka. No tak, tutaj moglibyśmy. Popatrz za mną, nie, ale bo ty chcesz to na pewno na podwyższeniu mieć, tak? Czy nie na pewno, no. Bo zobacz, bo tu, zobacz co ja myślałem, tu jest kawałek pięknego terenu. No ojej. I dobra, możemy tu przydupcyłem. Zobacz, przecież tu jest całkiem przyjemnie. No jest fajny, płaski teren. Tak, no i dobra. I tu jest git, jak dla mnie. Tak? No, trzeba wyciąć te badyle. No, to ja badyle się też zajmę, wycinką badyli. Zresztą i tak się nam przyda troszkę jeszcze. No, tak. I tak dalej. No to ty jesteś master of disaster i ty, Pietrasku, będziesz tutaj teraz nam mówił, jak my mamy tutaj robić, bo ja ci powiem, że ja z tą twoją bazą nie mam tak mocno. Na pewno po doświadczeniach z Darknessa wypadałoby, żebyśmy się wkopali na, myślę, 3 bloki w ziemię, nie? Okay. To by było takie bezpieczne. Więc ja już zacznę tutaj kopać powoli. Zrób outline, jak to ma wyglądać i ja się będę dostosowywać. Raz, dwa, na pewno musimy jajka zbierać, więc tam, gdzie będziesz widział gniazda, to od razu zbieraj, bo... Przesadziłem. Ja tutaj powycinam jeszcze ten las, żeby nam nie przeszkadzał, żebyśmy mieli widok ładny. No dobrze. Dobra, ja sobie to popisałem. I to tak, to musi być na szerokość 3, 6, 12, 18 bloków. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w obliczeniach. Chciałbym się nie pomylić. Co tutaj? Nie przejmuj się, ja już wszystko mam pod kontrolą. Co za pierdzioch. Dobra. Teraz tak. Pyk. Pietrasku, to tylko mi powiedz, co ja mam robić, bo ja to tak za bardzo... Jakbyś zrobił outline'a, takie outline... Aha, a co to się tutaj takie stało, takie się... No właśnie, krzywo pokopałem. Aha. Zaraz się to zakopię. No już zaraz zrobię. Ja poczekam może chwilę na ciebie, niech, żebyś ty to... No ja już kończę, raz. Ja tu wyczyszczam teren i szukam przede wszystkim... 8. Ty wiesz, że kurna nigdzie jajek nie widzę? 13. 13. Już 5 gniazd, kurna, otworzyłem i w żadnym nie było jajka. Ty. Peszek. 14. Ty, tu jeszcze jakieś 15. są plecaki, człowieku, tu. 16. No, jedno jajko znalazłem. 17. 18. No dobra, mamy 18, można ulepszać. Ty, a powiedz ty mnie jedną rzecz, Pietrasku. No. Jaką? Jeśli chodzi o takie rzeczy jak te coilowe ammo, to co ty mówiłeś, że do pistoletów my jeszcze nie możemy robić, bo czemu? To nie tyle, co nie możemy, tylko że jakby no nie zdążymy, w sensie, bo tak, musimy zrobić coilowe baterie, potem musimy zrobić stalowe łuski. Potem musimy iść pokopać znowu węgiel i azot, bo tego nie mamy, żeby zrobić proch. I jeszcze musimy zrobić te tipy do
jak to się nazywa, do amunicji, hollow tip albo armor piercing tip, no końcówki pocisków musimy porobić, więc nie chodzi o to, że nie możemy, bo możemy, tylko że nam się zejdzie jeszcze z tym, a na razie to my produkujemy jakby rzeczy pod... Co ja mam robić tu, Pietrasku? Co ty tutaj robisz? Ulepszać do stali, do... Ale ja mam tutaj coś budować dalej? Tu... Tak, no tutaj stawiaj kolejne bloki. Aha, i ulepszaj. Tak, na wysokość tych, o tutaj, nie? Nie mam betonu. Masz trochę betonu, mieszanki? Mam, już ci daję. Proszę. Podziękował. Tu trzeba będzie, nie wiem, zakopać to wszystko. Ziemia. Blok ziemi, poproszę. 20. Dobra, teraz w drugą stronę muszę. To my zrobić. Jednak robimy 8 na 8, tak? Nie, samo wejście do bazy będzie na bloków 12 plus co? Plus 3 po bokach, to na 18 będzie szerokie, szeroka baza. Mhm. Zobacz, tutaj do końca dojeżdżam, tak? Tak, tak. Jeszcze raz to policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeden na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na... Dobra. To będzie jakby główne wejście. I teraz na szerokość, to krótszy bok zrobimy na... Ile? Ja mówiłem? Sześć. Raz, tak? Raz, tutaj sześć, sześć. 4, 1, tu, 1, tu, dobra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, tak? Mhm. Raz, 2, 3. Ale to już nie ma być tak 5, wkopane, 6. Bo widzę, że po jednej stronie będzie, żeś wkopał. Będzie, będzie, będzie. Będzie, tylko bo i tak od środka będziemy tu wszystko wykopywać, nie? To więc. Więc zaraz od środka się wkopię na 3. Raz, 2, 3. O. Ja to wolę łopatą takie, bo to bardziej precyzyjne. No proszę cię bardzo, ale to ja i tak sobie, o. No może i lepiej rzeczywiście tym. Dobra, to jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, dobra. To jest wstępny zarys bazy. To tyle taka wąska będzie? No bo my to mamy tylko do strzelania mieć, tak? Tu nic nie będziemy trzymać, nie? No niby chyba raczej nie, ale taka woziutka? No. A chodzi o to, żeby tu było bardzo szerokie wejście, bo tu jest takie ilości zombiaków są, że one się na schodach blokują. No wiem, więc jak zrobimy bardzo szerokie schody, to jakby troszkę nam to ułatwi. No, aha, okej. Okay. A to nie będzie za wąskie, bo to będzie klaustrofobiczne, ty. No ale na co nam więcej miejsca w środku, jak my tylko na hordę będziemy przychodzić? No niby tak, no ale... No, do czego nam więcej Pewny, miejsca? Że tak chcemy? Tak. No, ale dalej nie rozumiem, że tam na 3 wkopałeś, a tu wkopałeś na 2. Ja tego ja już nic nie wiem. No, no dobrze, no ale teraz tutaj będziemy od środka wykopywać. Aha! No, tylko chciałem obrys zrobić, żeby wiedzieć, dokąd mamy się wkopywać. Tylko nie głębiej. Chodzi o to, nie? O. Idź, Borsuczku, ulepszaj to, co ja na górze postawiłem, bo ja będę kopał, nie? No dobra, no, chciałem sobie też troszkę... Pokopać? Lubisz sobie troszkę pokopać? No, lubię, odkąd sięgam pamięcią, zawsze lubiłem kopać w ziemi, wiesz? Lubisz. Nadciąga okay. Grabarz, kojarzysz to? No. No, nie za bardzo. Nie. Poważnie? Nadciąga grabarz? To była Pierwsza płyta Leroya z Scyzoryk i... A dobra, teraz kojarzę. Dobra, dobra. No. Jedna z właśnie, jeden z kawałków nazywał się Grabarz. Kopać w ziemi to świetna zabawa, nadciąga grabarz. No, pogoda jak zwykle, człowieku, angielska, nie? Lodzio miodzio. Nie dadzą poopalać się, nie? Nie, nic. Albo horda, albo deszcz. Albo horda, albo deszcz jakiś, nie?
Jakieś wilki, jakieś, wiesz co chodzi. Wilk, ja tu na deszczu. Wilki jakieś. Dobra. Ale tu Pietrasku jest nie do końca, zobacz. Coś tu idzie. A, to koleżanka, dobrze. Cześć! No, ona jest już na strzała. Te zwykłe ja mam z mojej tej na strzała, wiesz? No i bardzo, bardzo elegancko. Co ty tam jeszcze kopiesz, Pietrasku? No... Czy to jeszcze ma pójść niżej? Trzeba będzie, tak, trzeba będzie zrobić przeliczenie stabilności, bo to tak budujemy troszkę to... Tak od dołu, wiesz? No, spokojnie. Żeby nie było wszystko Liptona. Będzie. Nic nie będzie. Nie będzie, bo my to zanim wybudujemy w górę, to już ustawimy dół, nie? Aha. Dół będzie już ustawiony. Jakby góra była ustawiona, my byśmy później kopali od dołu, to wtedy można by było się martwić, nie? Ale jak zaczynamy od dołu, to jest spoko loko. Także... Pomidorek. No to skoro mówisz, że pomidorek, no to musi tak być, no. Nie chcę być inaczej, no. Dobra. Pięknie. Bardzo pięknie. W sumie moglibyśmy z tego basen zrobić. Lubisz tak? No, elegancki. Elegancki basenik by był. No potaplać dobra, się w błotku? Uwielbiam. Albo na przykład tak odmładająca kąpiel w piwie. O! Na przykład, no. Ja bym brał. Szczerze? Lubię takie bajery. Dobra. A co to? Aha, bo ty już budujesz... No już wypełniam. Po same brzegi? Po same brzegi. Wypełnione miłością? Oczywiście. No rozumiem. Jak pończuś. Pięknie. Bardzo pięknie. Już wiesz, że my wszystko wypełniamy gęstym i miłością. I najlepiej. Jeszcze. Najlepiej. Mokrym, zimnym, gęstym. I miłością. Pięknie. Pięknie jest. A się polewelujemy, ty troszeczkę, wiesz o co chodzi? Bardzo dobrze, a właśnie, ja mam chyba te dwa levele wbite już, nierozdane. No ja tego Huntera będę chciał robić, tylko mówię, no, na razie znalazłem jedno jajko, no już nie jest źle, nie? No i dobra. Moglibyśmy sobie zrobić kurnik, bo tu jest kurnik. W sumie? I on daje jajka. Nie głupia sprawa. No. Myślę, że można byłoby zrobić ze dwa kurniki, wiesz? Ale, no, w sumie... Czekam. Czyli to ma być wszystko wypełnione do... po brzegi, tak? A ja nie mogę robić. Musiałaby umiejętność potrzebna. No. Ten basenik, my, to wszystko ma być wypełnione, no rozumiem. Tak. Dobra, tak. Okej. Okay. Musi być wypełnione. Po brzegi miłością. Tak, teraz weszliśmy w ogóle, słuchajcie, kompletnie na inną trajektorię w tej chwili i to zupełnie inaczej się będzie grało, nie? W końcu tak jest przyjemnie. Będzie nareszcie przyjemnie i nie będzie takie, jak to się mówi, przytłaczające takie, że wiesz, że po prostu... Co chwilę śmierć. Co chwilę śmierć, nie? No. No tak to jest z tym Darknessem, że próg wejścia jest dość wysoki, ale potem się całkiem przyjemnie zaczyna robić. Wiesz, jak już na przykład będziemy mieli... Nie mam betonu. Już mamy betoniary cztery, już ci rzucam. Już mamy cztery betoniary, nie? Już tam się robi. Już w Forge mamy te Advance 2. Więc tam już tempo wyrabiania jest całkiem, nie? O, stal poszła. No, trudno. Trudno. Dobrze, nic się nie dzieje. No dobra, to teraz to... A kto tutaj stal miał? Ja mam stal ze sobą? Nie możliwe. No ja nie mam.
No możliwe. A, musiałem znaleźć, wiesz, bo ja tutaj jakieś zombie były i tam je a, tego no, i... Dobra, no jedno dostali, to dobra tam. Znaczy ogólnie byśmy to zrobili, dostali tą podstawę, ale my nie mamy jeszcze stali na tyle dużo, więc ja wolę dostali zrobić na przykład ścieżkę zdrowia, nie? Jak ma nam stali potem zabraknąć na te takie, wiesz, główne rzeczy, to trochę... O, ja mam jedno jajko. No to zbieraj te jajka, bo to będzie cholernie potrzebne mi. No mam. Bo do czego ja ten chlas Hunter potrzebowałem teraz, bo już nie pamiętam, ale coś tam było. No mogłeś robić, poczekaj, magazynki te lepsze na przykład. No właśnie. No i właśnie ale do tego. Ale też będziesz widział zwierzątka. No to może jeszcze, aha, tu pamiętam. Jeszcze wypełniamy podbrzegi, tak? Tak. Dobra. Będziesz miał lepsze strzelanie z łuku i skradanie, nie? A co może robić Master Hunter? A, ale to musisz zrobić Master Hunter, żeby zrobić te większe magazynki, wiesz? Ale tytanium noże będziesz mógł robić, tytanium ammo. Będziesz mógł robić o 10 wyższe te snajperki. O 10 poziomów wyższe, nie? Czyli jak jest 51, będziesz mógł robić na 61. I tak dalej. A maksymalny tutaj to w ogóle jest 71 poziom. Także to jest jeszcze wyżej, wyżej niż wyżej. Więc to jest całkiem eleganckie. Kurde, jak ja już bym chciał mieć bazę, której nie będziemy musieli co chwilę naprawiać, co chwilę, kurde, kombinować. Tylko jest horda, idziemy do niej, dziękuję. No mam wiem, nadzieję, znaczy wiesz, jakieś tam drobne naprawy zawsze będą, nie wiesz. No tak, ale to jest na zasadzie, wiesz, wstawić blok, a nie kurna pół ziemi. No wiem. Albo pół bazy. Bo kurna materiałów nam pobraknie. No w sumie racja jest. Dobra. Podstawa jest gotowa, tak? No to teraz Pietrasku, no, rób jak no, to ma zostać zrobione. Ja sobie popatrzę, jak ty to tutaj widzisz to wszystko. No właśnie, nie wiem, zastanawiam się. Chyba trzeba robić wypełnienie całkowite, bo ja czasami robię tą swoją bazę na blokach, wiesz, tylko na kolumnach, nie? Mhm. Ale tu to chyba będzie za duże ryzyko, wiesz? Czyli całkowicie to... wypełniamy do wszystko, jeszcze do góry chcesz no, pojechać z wypełnieniem? No, na 5 bloków bym zrobił do góry jeszcze. Czy one będą spadały? Tak. To nie wiem, czy by nie pasowało zrobić do góry na 11 bloków, bo one rzeczywiście wtedy nie nawalają w bazę. Wiesz, o czym mówię? Bo jak one będą spadały, no, to one będą napieprzały w bloki wtedy. No, z tego co ja wiem, to właśnie czym wyżej, tym większe prawdopodobieństwo, że nawalają. Ale wiesz, że kapiszon działa w ten sposób właśnie, no, że jest 11 bloków po to, żeby właśnie one jak spadną, to nie włącza im się wal wszystko moc, no, nie? No nie wiem, powiem ci, że no, nie wiem, ja tego nie widziałem, ale ja czytałem w plikach gry. To jest tak, że powyżej 3 bloków im się włącza już ragdoll, czyli że tam się przewracają i dostają rage'a. Czym wyżej, tym większe prawdopodobieństwo. A to chodzi o to, że jak dostają obrażenia od bloków, od upadku, to zaczynają dostawać wścieklizny. Dlatego na przykład ja stawiałem siano albo wodę, bo jak wpadają na siano albo wodę, to nie mają obrażeń. Mhm. Może ty nie zauważyłeś, że one w bloki nie waliły, albo waliły, ale mało. No, no to, nie wiem. To nie jest tak, że one dostają rage'a i non-stop walą w te bloki, tylko one walną 2-3-4 razy i biegną z powrotem na swoją ścieżkę. Jak uważasz? No dobrze, no to robimy tak, jak ty uważasz, dobrze. Mhm. To tak niech będzie. Ja tylko ja tyle wiem, że jak robiłem testy na kapiszonie, no to rzeczywiście one nie uderzają w ogóle, nie? One po prostu spadną, wstaną, otrzepią no się i idą dalej, nie? Przecież tutaj uderzały. Tutaj uderzały? No przecież no, naprawialiśmy przecież nieraz te bloki na dole. No ale to dlatego, że one tam dostawały wariacji, nie? No, ale... no, no właśnie, dostawały wariacji od upadku. Aha. No, no bo to tak działa, że czym wyżej, no, no mówię, no to jest nawet ta odległość, wysokość, na którą, z której one dostają rage'a, to jest nawet zapisana normalnie w plikach gry. Mhm. To nie jest losowe. A przecież mówię, tutaj nawalały w podstawę normalnie, tylko że ta podstawa wytrzymywała po prostu jakiś czas, to. No spoko. Ja muszę się cofnąć po
po cement chyba, wiesz? Wiesz co, ja się nie wiem, czy się nie cofnę z tobą, dlatego że ja bym od razu wstawił, niech się robią te snajperki. Wiesz? A, no dobra. Przy okazji. No dobra, ulepszmy to, co możemy i pojedziemy po ten. Mhm. No to pięć bloków w górę to jest sporo cementu jednak, nie? Mhm. No pójdzie tych materiałów, powiem ci, dużo. No na pewno, no ale wiesz, no mimo wszystko... Dobra, ja już nie mam cementu. No to do bruku, bo ja też chyba nie mam. A nie, jeszcze kilka ma... O, już nie mam. No dobra, to co? No ja nie mam. No jedziemy, no. Tak, a tu musimy uważać, jak jesteśmy w tej bazie do życia, bo często, gęsto tu się... Wiesz co? Wezmę jeszcze, pozgarniam... Poczekaj, wezmę tylko okulary, zmienię. Włóż. Bo są przecież worki, bo nas zaatakowały te pierony znowu. No, pięknie stal się trzepie. Trzepie się w stal? Trzepie się. Dobrze. Kurde. Stawiłem forga, żeby się robił, nie? Ale... Aha. Ale zapomniałem zmienić kolejności i cały czas się amunicja robiła. Aha, no dobrze, no nic się nie dzieje. No, znaczy spokojnie. Amunicja, no te części do amunicji, no, no, nie? No, no, no. Niestety. Dobra. Nic się nie dzieje, spokojnie. Dobra. Ja powiem ci tak, mamy tej stali, ale ja wstawię jeszcze forge'a. Jeszcze, ty patrz, jeszcze kurczę, nie zrobiło się? Te części do tych, do tego, tego. Bardzo się długo wyrabiają te części. Strasznie długo. Ty, bo ty nie masz chyba zdolności. Ja szybciej wyrabiam rzeczy. To ja chyba powinienem to wstawić. No już teraz to już za późno. Bo... Teraz to już za późno, ale nie przejmuj się. No to już robimy tak, ale... jak robimy. No tak, ale poczekaj, bo może... No, aha, ale ja i tak chyba tego nie wstawię, bo nie mam umiejętności. Nie przejmuj się, no już... Nie będziemy tego robili często, rozumiesz? To jest tylko... Nie, ja mogę to robić. Czekaj, no to ja to usunę i ja to wstawię. No dobra, no tylko żebyś wiedział, co masz wstawić, bo teraz jest do snajperki, tak? No, coil sniper. Tak. No, tak. Ten część już, co się wyrobiły, to się wyrobiły, ale resztę, no, że tak powiem, o. I tak dalej, nie? No niewiele, no za 3-4 minuty szybciej robię, nie? Nie, to tam takie tam. Ty, a ołów? Tak. Aha, dobra, ołów mamy 3... A picie rośliny, czekaj, składniki potraw, jajko. No to jeszcze 2 jajka, ja będę mógł zrobić tamto. Dobra, rośliny. Dobra. Wstawmy tutaj takie. Właściwie te szyszki. Nie wiem po co. My nie potrzebujemy chyba tych szyszek. Ja te szyszki pozbieram stąd w piździec, bo przecież. Można do kuźni wstawić albo do pieca, żeby wiesz. Żeby coś. A, prawda, prawda. Żeby się poprzepalało. Niech to się spali, no rzeczywiście. Pierony. Bo tutaj możecie, słuchajcie, ale to w normalnej grze chyba się tego nie da zrobić. To jest chyba tylko tutaj. Nie jestem pewien. Nie. To mi się wydaje, że jest tylko tutaj, wiesz? Ja sobie ręki uciąć nie dam, ale... Wydaje mi się, że i w wanilce wstawiałem. Poważnie? Ale... Tak, ale to słabo daje, to ledwo co pali. To... Nie, no to wiesz, no ale to... Szkoda tego wyrzucać wtedy, to lepiej to... Nie, no tak, no. Trochę szkoda. Poczekaj, piasek, dobra, to daj tu. I tu już na handel daję, o, takie tutaj gadżety. Do handlu dam jeszcze też mapa skarbów, to będziemy wiedzieli, że jest w handlu, rośliny. Nie, to mapy skarbów są w schematach i w książkach. A, no. Tam są wszystkie te gazetki, nie gazetki, papiery, no to już, nie książki. W sumie tam też karty mogę wsadzić, te wiesz, czerwone, zielone. Niech tam te też karty będą, barwniki i tak dalej. A, jeszcze tylko powiem, że Pietras ma lepsze do sprzedawania, więc zrobiliśmy czystkę troszkę w broniach. Tutaj, tak, porobiliśmy troszeczkę czystkę, bo za dużo było syfu. I tak jest dużo syfu jeszcze, no ale wiadomo, nie? Ale wiadomo. Ty, no ładnie tutaj na dupca. No, na dupca. Lubię no. Takie... O, chopie. Przyjemnie. Mieszanka. A da mnie trochę mieszanki? Masz jeszcze trochę? I nie wiem, ile tam zgarnąłeś. Bo ja mam tylko 400. Ja mam tylko 400. Zaraz się z tobą podzielę.
No, jeszcze 9 minut i mamy, słuchaj, Coil Sniper, a ta Sniper jest naprawdę świetna. Ona jak przy dupcy, to ino rosnie. Ona jak przy dupcy, to ino ros. Tutaj troszkę nam się zmieniło, bo Pietrasek niechcący zaryglował tutaj, ale to może nawet i dobrze. Może nawet i dobrze, bo można się tak, o, skitrać troszkę, nie? Bardziej. Delikatnie. Delikatnie, tak, tak, tak. Tutaj. Delikatnie skitranką. Dokładnie. No i tutaj też w pewnym momencie tą bazę, też podstawę zrobimy do betonu i później, żeby się przyjemniej tutaj wygodnie. O cholera, ty, horda idzie. Nie chcę jej tu. No idzie, no przysięgam, no idzie, no. Zabierz ją. Ale wiesz co? Siedź cicho, nic nie rób. Bo ja nie wiem, czy oni nas zobaczyli. Oni chyba nas nie zobaczyli. Oni chyba po prostu sobie... Nic nie rób. Oni nic po prostu nie. Przebiegają obok naszej bazy. Nie biegną na ścieżkę. Ja nic nie robię. Narzędzi i form, kurde. To też kosztuje. Ołów i gleba. Trzeba będzie też się wybrać na kopanie węgla, azotu, ołowiu, tych wszystkich pierdół, nie? Powiem ci, że inaczej będzie dupa zbita. Dobrze, będziemy robili. Iron Core. Nie wiem, które robić te amunicje. Trzeba by było porobić testy, bo tu jest jeszcze więcej rodzajów tych amunicji. Jest na przykład Hollow Tip, które robi się z ołowu i gliny. No zwykłe są, ołowiane te końcóweczki, nie? Ale są jeszcze Armor Piercing Tip. I teraz szczerze nie wiem, które są. Stoją nam pod bazą, wiesz? Stoją nam pod bazą, gnojki. Przybiegły i se stoją pod bazą. Ja nie wiem, co one tak ukochały naszą bazę. Ale widzę, że one troszkę nas lowciają, wiesz? Mówisz? No. Takie kochliwe są? Kochliwe, kochliwe. Wariatki. No dobra. Kamerkę sobie jeszcze ustawiam, żeby miał fajnie. Dobra, i co? Idziemy? Tak, sekunda. Już. Idę zobaczyć, czy te zombie tam jeszcze stoją. Słuchaj, no to poczekaj chwilę, już te 4 minuty, poczekamy jeszcze, zrobię nam te Coil Sniper. Patrz, te pierdzielce cały czas tu są. Co one, kurna, se podobały? No dobra, teraz... I tak zaraz wrócimy, bo kończą nam się materiały do budowy, nie? Nie mamy już teraz... Cement jeszcze się za wolno wyrabia cały czas, nie? Potrzebne nam są forge, żeby poustawiać, żeby nam przetapiały kamień na cement. Może zróbmy na razie to, co mamy. Tak, no dobra, to idźmy. Skończymy odcinek, bo w sumie to będziemy... Nam to zajmie jeszcze, kurne, ładne 2 odcinki pewnie, nie? Uważaj, kolega. Dobra, wiem. I na następnym odcineczku już sobie to, co nam się teraz zrobi, poustawiamy sobie ładnie, wstawimy, żeby się wyrabiało. I zaczniemy elegancko nowy odcineczek, jak kończymy bazę, no. No może tak być, no. Masz rację. Tak mi się wydaje, że to... Będzie rozsądne. I fajnie, że mamy też zrobione bazę, nie jest tak daleko, będzie w razie czego na piechtę można iść, wiesz? Jest within walking distance, no, jak to się mówi po angielsku. No właśnie, że w razie W dokładnie. Mamy jak uciekać. Dobra. Jak mamy jeden, to jeszcze 4. Znaczy tak, 5 wysokości, na 6 będziemy my, czyli jakby... No to teoretycznie jakby 6 wysokości musi mieć, nie? Ta baza. Bo 5 to będzie sama podstawa i 6 nasze piętra. Tak to bym widział. Bo na 6 bloków to już nawet te behemoty nie sięgają, nie? No, czy dałaby się ta... kurde, do stali ulepszyłem? No jak? Skąd ja znowu wziąłem stal? Chociaż w sumie tą podstawę i tak będziemy wcześniej czy później tu stali ulepszać, nie? Jak się tylko wystarczająco dużo stali nam zrobi. Dałbyś mi jeszcze betonu, co? A, no, trzymaj. O, podziękował. No, pięknie, no już powoli coś tu się dzieje. Coś się dzieje, no. Który raz my już bazę robimy? Trzeci? Nie wiem. No, tak to wygląda, no. Do 3 razy sztuka, no. Ale ile za to leveli się wbija za to budowanie?
To jest piękne. No, to byśmy musieli ciapać i ciapać te zombiaki. Pięknie, pięknie. Potem ale myśmy mieli jeszcze tego farta, że ten... Ja cały czas nie mogę w to uwierzyć, wiesz? Że welding torcha, no, bo bez tego byśmy nie ruszyli w ogóle. No. Byśmy znowu trzepali te zadania do usranej śmierci. Licząc, że może nam gdzieś wypadnie. Nie no, teraz zupełnie, bo w ogóle będzie inna, że tak powiem, gra. Kurde, znowu. No i dobra. Dobra, let's go. Raz, dwa, trzy, cztery. Cyk, no ja mam cyk, i tak już cyk, 370. Cyk, 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 cyk. Także to będzie ostatnie, myślę, pięterko. Tak. Ale czego ci tam brakuje? Mieszanki już. Aha. 300 tylko coś mi zostało. To jest 37 bloków. Mhm. 370. 37 bloków, to już tego nie zrobimy. Trzeba... Tam wstawiłem te forge. Trzeba będzie je postawić, wstawić cement, żeby się przerabiał w piecach. I potem mieszankę robić. Ale to myślę, że już między odcinkami. Chyba, że wstawimy i na przykład pójdziemy na zadanka. Jeden teraz zrobimy odcineczek, na przykład jak robimy trochę zadanek. W tym czasie nam się zrobi mieszanka i cement. No można by tak zrobić. Można byłoby. No teraz zrobię nam te koile, to już będzie przyjemnie. No. Ja już będę raczej starał się z koili korzystać, bo to wiesz, to nie ma co. No ja to tak niekoniecznie. Kończy się amunicja, zobaczysz, na hordę nie będziemy mieli amunicji aż tyle. My i tak musimy polegać cały czas na tej normalnej amunicji. No niby ta. A ja już nawet nie mam drewna. O nie. No, szybko poszło. Czekaj, no ja jeszcze mam ze sobą drewna. O nie, niedużo. 1700 tylko mam. No to ulepsz, co tam masz. No nie, no wiadomo. Wydluny. Gdzie? Gonią mnie. No to dawaj, że na górę. No idę. Baza niewybudowana, oni już mnie psują. No patrz. Zostawcie świeżo wybudowaną bazę, łachudry. Wise. Co za cholery jedne. No. Gdzie wy się mi tutaj powaliły? To? Już psują, mędy. No, no i skończył się beton. Czekaj, ja coś jeszcze mam. Chyba. No. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec! Idealnie. No i to jest bardzo ładny prostokąt. Piękny klocek, lubię takie. To jest bardzo piękny klocek. My dobra, to co? My z Pietraskiem bardzo lubimy stawiać klocki. No takie czekaj, piękne, no pojedźmy do domu, zobaczmy, czy żyjemy, no tak, czy dom jest okej. Okay. I powoli się będziemy żegnali, bo to już jakby no, po wieczorynce ja jest. No wiadomo. To już jestem... Domki, kolacja i spać. No, wiesz, no, co ci będę dużo mówić, no przecież wiesz jak jest. Ty, a ty sobie na pewno odsłoniłeś swój blok. No patrz, jeszcze to są te cholery. Nie wiem, czy to wyplewić tego gówna nie trzeba, wiesz? Jaki swój blok? Blok, przyjacielu, no, ty. Gdzie są nasze kurna drzwi do bazy? Jak to gdzie? A może opluły? No, zadupcyły nam drzwi. Czekaj, door. Kurde, jeszcze się te kuźnie nie zrobiły. No, ale wiesz co się zrobiło? Stal się zrobił. No i tak to jest. Ale wiesz co się zrobiło? Snajperka będzie teraz. Patrz teraz. Uwaga. Coil, sniper. Coil, sniper. Już mogę chyba
Chyba tak. Coil Sniper. Coil. Nie cool, tylko Coil Sniper. A ona jest cool. No ona taka dosyć cool. Ty czekaj, coś mnie tu... Czego mnie tu brakuje? Aha. Tylko jeden poziom. To ja chyba sobie tutaj będę dalej maksował. No, przyjacielu, Coil Sniper, let's go. Za minutę i 34 te. Więc ja idę jeszcze na górę, słuchajcie, zanim skończymy ten odcinek, bo trzeba wyplewić to gówno, które nam biega koło tego. Ale widzę, że chyba zniknęli już. Dobra, okej. Okay. Od przodu paru stoi. Od przodu paru stoi. No to kusza w rękę i... Żyje czy nie żyje? Dla mnie pięknie i czysto. No Pietrasku, odbierz swoją broń. Odbierz swoją broń. Zobacz. Piękna broń. No, jaka bardzo jest piękna, jaka świecąca. Z tego jak przypieprzysz i to bierze to więc... I to bierze... Okej, okay, to bierze połowę mniej niż tamto, ale to, jak przydupcysz z tego... No kurde, ja muszę zrobić... To jest piękna rzecz i to jest najlepsza broń chyba, jedna z lepszych oprócz... Z Coila to jest chyba najlepsza broń. To i ten Coil Pistol to są dwie najlepsze bronie. Więc ja w tym momencie... Już braknie miejsca na Wciągam sobie to i wciągam sobie to modyfikację. No tylko, że zobacz, to ma 15 amunicji, a karabin Ależ ma... ja to dokładnie wszystko wiem, Pietrasku, 45. Natomiast... No i poczekaj, 57, a to, no tak, to ma obrażenia 105, a to ma 57. No właśnie. Tylko, że ma naboi 45, a to 15. No, ale mimo wszystko. Ale jakby włożył magazynek ulepszony. Dokładnie, dokładnie. A ja takowy mam. No ja bym... Lowciał taki też, tak. No ale to wiadomo, nie? Wincenia. O, teraz jest 22 i to nie jest najlepszy magazyn, to jest ten najsłabszy. Powiem ci, że chyba... A nie miałbyś na zbyciu jeszcze z jednego takiego magazyneczka delikatnego no dla nie, mnie? No nie, mam tylko po jednym jakby, mhm, nie? No wiem o co chodzi. No bo ja mam tylko jeden tak naprawdę w tym Black Sky, ale nie wiem czy może tego... No dobra. Okej, kochani, wobec tego będziemy kończyć. Słuchajcie, misja zakończona. Jesteśmy uzbrojeni po zęby. Mamy Coil Pistol, Coil Sniper i Coil Człowieku karabin maszynowy. Ja tutaj sobie jeszcze zwierzyczkę zrobiłem na 61. Mamy trochę tego, mamy trochę tamtego. Bazę zaczęliśmy robić. Wspaniale. Jest po prostu wspaniale. Coil. Coś tam się u nas szarpie, wiesz? Tak? No tak mi się wydaje, że słyszałem paskudę jakąś. Ja myślę, że to by Pietrasku pasowało pójść na jakieś zadania w następnym odcinku. I tak myślę, że zrobimy. Tak zrobimy, tylko o, tarabanią nam się tu. Gdzie się tarabanią? No dwa takie niedoroby. Latają nam na ścieżce góra, dół, góra, dół. O, widzisz, wali tam na dole, zobacz. Widzisz? Walnę tak parę razy i idzie. Dostał w czerp. Jeszcze gdzie on jest? No dobra. No okej, okay, kochani, wobec tego dzięki za sprawdzenie odcinka. Przypominamy, że perspektywa Pietraska jest u Pietraska. Wiadomo, ma to sens, więc zapraszam. Linki w opisie do niego na YouTubie i też... Wbijajcie na Twitcha. Wbijajcie na Twitcha. Twitch Pietrasek, podłoga, streaming i bizantyński borsuk na Twitchu. Linki w opisie i może nawet w przypiętym komentarzu. Dzięki i bajo jajo. Na razie.